Hejka, witajcie wszyscy, lewa w górę, motocykliści, piękna pogoda. Tak więc w domu siedzieć szkoda, wyskoczyłem sobie na małą przejażdżkę. Ale już tutaj, kurde, zacząłem nagrywać, okazało się, że jakieś komplikacje znowu z kamerą. Chyba sprzęt powoli zaczyna coś tam siadać. Nie wiem, tak więc lecę od początku. Mam nadzieję, że teraz się nagra. No pogoda jest wybitna. Pogoda jest wybitna. Dlatego też postanowiłem sobie właśnie wyskoczyć, coś nagrać, bo ostatnio troszeczkę mało miałem czasu, jak zwykle. Ale się nie będę tłumaczył, wiecie jak jest rodzina i te sprawy. Ani na ryby. Zresztą pizgało, wiało, burze, tornada, trampoliny latały po ogródkach tutaj w Anglii. Płoty poprzewracane. Ja na szczęście żadnych szkód nie odnotowałem, ale no słabo było, nie powiem. Dobra, chyba się nagrywa, tak więc do rzeczy. Słuchajcie, byłem na serwisie, nie? Byłem w sklepie, w którym kupiłem motocykl. No, ponieważ łańcuch mi się skończył, można powiedzieć, doszedłem do ostatniej kreski. On później się już coraz szybciej niestety rozciąga. No i tak stwierdziłem, że no, skoro się skończył, no to trzeba go już wymienić. No. 14 tysięcy na nim zrobiłem tam bez paru kilometrów, także źle nie ma. Moim zdaniem to nie jest tragedia. No i słuchajcie, śmieszna cena, bo za taki zwykły z Benelli tutaj łańcuch, jak tu jest oryginalny, jak wymienia się na serwisie z wymianką, to jest koszt, słuchajcie, 45 funtów, nie? No śmieszna cena, nie? Ja to oczywiście zrobiłem bez zębatek, następnym razem zębatki też wymienię, ale to się zamknę w 80 funtach, słuchajcie. Na pewno nie więcej. Także, no, tak, zerknę, czy się nagrywa, chyba tak. Tak więc powiem wam, że tak w porównaniu na przykład do Dailyma, na którego musiałem wydać 160 funtów za cały napęd. Do tego jeszcze czekać chyba 3 albo 3,5 tygodnia czekałem. Kuźwa na ten łańcuch, nie? I zrobić na nim lekko ponad 10 tysięcy kilometrów. I znowu wymianka, no to powiem wam, że tutaj znacznie taniej, znacznie bardziej się to opłaca, co nie? Jednak w bęku i poza tym wszystko na miejscu, jedziesz, bum, za godzinę odebrałem wymienione, nasmarowane, wszystko porobione, nie? To też, kurwa, no, godzina, 3 tygodnie, nie? Wow. Co innego jeszcze, jak to na zimę wyskoczy, ale jak chcecie to sobie wszystko porobić w sezonie, czy przed sezonem i musicie tyle czekać, no to szlak trochę trafia, że to mnie zawsze trafiał. Jak miałem tyle czekać na części, bo wszystko niestety z Chin sprowadzać, to jest masakra. No, ale w każdym razie jest co jest. Nie chcę mieszać tematów, bo ja nigdy nie mam tych tematów poukładanych. Także do tego sklepu jeszcze wrócę. Sprawdzę, czy tu się jeszcze coś nagrywa. Nagrywa się, dobra. Chyba wszystko będzie w porządku z kamerą tym razem, mam nadzieję. Zrestartowałem ją po prostu, także mam nadzieję, że poleci to jakoś. Pojadę sobie prosto, zobaczymy co tam. Tak więc słuchajcie, myślałem trochę nad tymi rzeczami po ostatnim filmiku, które rzeczy mógłby tu rzeczywiście zmienić w tym motocyklu, bo nawet taki opis dostałem, że komentarz od jednego tam z osób, które akurat oglądały ten materiał. No i tak sobie myślałem na początku, że rzeczywiście co mógłby tu zmienić, nie? No dobra, ale coś wymyślę. Oczywiście w przeświadczeniu, że to jest, moi drodzy, budżetowy motocykl. Ja za niego dałem w 2020 2000 funtów, ale on tak opiewał 2200, nie? W zależności jak się trafiło. Czyli jako budżetowy motocykl nie mogę tutaj zbyt dużo rzeczy wymyślać. Więc powiem wam, ale rzecz, które mogliby zrobić w budżecie, to na przykład, kurde, umieścić zegarek, nie? Umieścić zegarek na ekranie.
tutaj na wyświetlaczu, bo to na pewno nie jest jakoś, kurczę, droga sprawa. To jest kwestia wklejenia tam tego zegarka przez techników, jakoś to oni na pewno robią. Przydałoby się. Ja zawsze miałem tutaj swój zegarek, ale mi się spierniczył. Następnego już nie kupiłem. No i teraz tego zegarka gdzieś mi tam potrafi brakować. No i troszeczkę rzeczywiście szkoda. Tak więc to jest to taka jedna rzecz, która mieściłaby się w budżecie. Następną to tak sobie myślałem, że może coś, co wkurzać ludzi może bardzo i mnie to też na przykład nieraz irytuje, to jest wlew paliwa, nie? Ten kurek, który, kurczę, no czasami nie mam gdzie położyć, nie? No, ostatnio dosyć mocno wiało, ja kurek dałem na siedzenie, słuchajcie, zacząłem lać paliwo i nagle musiałem go szybko łapać, bo zaczęło mi go zwiewać po prostu przez ten cholerny wiatr. I wtedy sobie pomyślałem, kurde, gdyby ten kurek był tylko odchylany, tak jak to w większości japońskich maszyn, to by była gitara, no, a on niestety się cały wyciąga, nie wiem czemu taki patent. Może w tych nowszych modelach już to trochę zmienili, trochę wsłuchali się w opinię ludzi, ale nie wiem. Nie jestem pewien. Kolejną rzeczą, którą tak sobie ostatnio myślałem, to też myślę, że budżetowo to dałbym troszeczkę, żeby ten łańcuch oryginalny był troszeczkę lepszej jakości. Chodzi mi o grubość blaszek. Ja porównywałem ostatnio sobie te nasze łańcuchy w 125 do takich łańcuchów w 600. Na pierwszy rzut oka może wam się nie wydawać, nie? Że jest duża różnica, ale uwierzcie, w grubości blach jest różnica i to jest taka różnica, że przejechalibyście kolejne 10 tysięcy kilometrów, nie? To jest taka różnica, nie? Aż taka. Dlatego mogliby wrzucić ten łańcuch, tylko że to się znowu wiąże oczywiście z tym, że potężniejszy łańcuch, większy ciężar, prawdopodobnie, wiadomo, traciłby motocykl na mocy, tak mi się wydaje, dlatego to gdzieś tam musi być wszystko wliczone, żeby tego motocyklu też znowu nie uspać. Nie wiadomo, da się tu przejechać? I nie zrobić go całkowicie mułowatego, nie? No bo to znowu też tak trochę szkoda by było. No i to chyba, póki co chyba nie mogę sobie nic przypomnieć. Ale teraz wrócę do takiego, o kurde, tu się coś buduje. Wrócę do sklepu. Bo to tak muszę poskakać trochę niestety po tych tematach. Słuchajcie, wracam do sklepu. W temacie. I patrzę. Stoi Benek, nie? Kurde, tu chyba nigdzie nie ma przejazdu. No sorry, ja tu nigdy tutaj nie byłem, kurde, i to tak sobie po prostu wyjechałem i teraz nie wiem gdzie jechać, nie? Ale lipa. Dobra, mieszę o to. Wracamy do tematu sklepowego, czyli oglądam sobie nowego Benka 2022. Nagrywa się, dobra. 2022 i taka drobna różnica w tych Benelli na pierwszy rzut oka nie jest zbyt widoczna. Oczywiście, troszeczkę inne naklejki, troszeczkę inne opony, zwróciłem uwagę, że są, nie wiem czy firma się zmieniła, ale bardziej delikatnie bieżnik wygląda na racingowy. Ta kratka z przodu, ta niby od chłodzenia, nie? W tym nowych Benelli ona jest krótsza o połowę gdzieś, tak myślę, że połowa jest węższa. No, nie wiem, czy to jest jakaś różnica, czy nie, a zaraz powiem wam, do czego dążę, nie? No ale no, jeden kit, nie, generalnie, to nic nam nie robi, nie? Nie wisi, nie powiewa, czy ona jest większa, czy mniejsza, a jeden kit, no komu się może to mniej bądź bardziej podobać. Kolejną różnicę, którą zauważyłem, to to, że malowane hamulce już nie są na czerwono, te kostki całe hamulcowe, tylko na czarno, z tego co pamiętam są chyba na czarno. Poza tym, jeśli chodzi o jakieś osiągi, silnik i inne rzeczy, są identycznie te same,
pogadałem ze sprzedawcą. Jedna rzecz, która też mi się rzuciła w oczy automatycznie, która się może rzucić, to to, że siedzenie jest lekko inne. Ono jest bardziej jakby szyte, tam jest spuszczona czerwona nitka. To co też tam gdzieś designersko zawsze może wpłynąć, nie? Na jakąś taką wizualną poprawę tego motocyklu. No i teraz, do sedna sprawy. O ile w budżetowym motocyklu wymieniłem rzeczy te, które bym zmienił i tak dalej, to słuchajcie, ten sam motocykl teraz, Benelli 2022, nie kosztuje już 2000 funtów, tylko kosztuje 2900. 2900, słuchajcie, 2900 za ten sam praktycznie motocykl, poza drobnymi detalami, jakimś mniejszym plastikiem. No nic, nie? A cena dla mnie, powiem wam, cena zaporowa. I w tym momencie, w takim motocyklu, wymagałbym znacznie więcej. Definitywnie LEDy, nie sprawdzałem, ale raczej tak samo zwykła żarówka, lampa, żarówiasta z przodu. Wymagałbym LEDów wszędzie, kolorowy wyświetlacz w stylu KTM-a, definitywnie za tą cenę. No i na pewno jakichś wypasionych opon. A prawdopodobnie wszystko jest dosłownie po prostu to samo. Czyli żadna rewelka, cena poszła w górę i pytam się gościa, skąd ta różnica cenowa, nie? No bo ja przecież kupowałem motocykl niecałe 2 lata wcześniej, bo ja pod koniec 2020 go kupiłem w grudniu, o ile dobrze pamiętam jakoś. No i co to kurwa, 900 w górę poszło? Co to za zmiana, nie? No i po prostu mi mówi, że ta sama śpiewka co wszyscy, no że ceny trzeba było podnieść, bo wszystko drożeje. Putin gaz podniósł, a jak Putin gaz podniósł, no to znaczy, że już wszystko musiało iść w górę z automatu. Bo produkcja poszła w górę. Dla mnie to jest takie trochę, wiecie co, pierdzielenie, teraz każdy z tego korzysta jak może. Przez tego cholernego Putina, Merkel i Bidena. Dziadygi. I teraz wszystkie sprzęty poszły w górę. No, ja się cieszę, że kupiłem Benka w tej cenie, co kupiłem. To, że on teraz kosztuje tyle, ile kosztuje, to dla tych, co posiadają Benelli, to jest tylko no, plus generalnie. Z tego względu, że możemy, słuchajcie, sprzedać w cenie tej, której kupiliśmy rok czy dwa lata temu. Słuchajcie, teraz możemy te Benelli sprzedać, nie? W tej samej cenie, nie? Co jest śmieszne, ale prawdziwe, bo ja myślę, że spokojnie za 2000 bym go obchnął. Nagrywanko? Jest, dobra. Teraz będę mógł się bardziej przyjrzeć z bliska. Tamte, widzicie, opony, one miały takie bardziej, tylko takie paski. Te węższe, tak jak w tych racingowych wszystkich generalnie z motocyklach. No, łańcuszek nowy. Gość mi mówił, że następnym razem zębatki trzeba na pewno wymienić. Oni w ogóle są chętni do wymiany całych napędów, bo ponieważ zębatki też się zużywają. No, ale przystaliśmy na tym, że... No co tu to tak dziwnie? Co to tu tak kurwa? Tego nie zauważyłem. Pęknięty mam osłonę na ten, na przednią zębatkę. A byłem pewien, że ja tego nie miałem pękniętego wcześniej. No ale trudno. Nic nie poradzę, będę musiał chyba sobie kupić. Nawet go ostatnio trochę myłem, słuchajcie. Ale to przed wymianą go poszedłem szybko umyć. Kolejna rzecz, o! Widzicie tą kratę? Tutaj tą kratę, nie? Ala to, ala te takie chłodzenie, imitacja niby chłodzenia cieczą, nie? I tam takie pertoły. No to tamta jest tak o połowę krótsza, troszeczkę inna konstrukcja, nie?
o połowę krótsza, ale tak generalnie wszystko dokładnie to samo. Tak jak mówiłem, te zaciski tutaj, które moje też już są prawie czarne, bo są upierniczone, to u nich są czarne już z automatu. Siedzenie właśnie tutaj tak, one jest troszeczkę inaczej profilowane i tutaj przechodzą takie szycia tą czerwoną nitką, tutaj tak samo jakoś. Także generalnie to też jest tam jakoś tam stylistycznie lepiej. A teraz tak ogólnie pytałem się gościa o wydech. Czy Benelli produkuje, czy oni tam mają na stanie, mogą sprowadzić na przykład seryjnie inne wydechy, nie? Bo zauważyłem, że tutaj wskakowała mi korozja na tym dziadostwie. Zaczynał mi korodować, czy coś. Myślałem, żeby sobie troszeczkę głośniejszy zmienić, żeby mnie kierowcy po prostu słyszeli, bo miałem kilka takich kiepskich sytuacji naprawdę na drodze, gdzie ani nie byłem widzialny, ani słyszalny i wyjeżdżają mi wielkimi suwami i normalnie kupa w gaciach, bo nie wiem, czy nie zalicza jakiegoś dzwona, a no, motocyklista kontra auto, słabo to widzę. No ale w każdym bądź razie, Benelli nie przewidział wymiany wydechów do tych motocykli, dlatego oni sami nie produkują. Są tylko te wszystkie inne firmy, którymi możemy kupić i tak dalej, ale samo Benelli nie produkuje żadnych wydechów zastępczych tutaj. Dlatego w takich sklepach oni też nie sprowadzają. Na serwisach tego nikt mi zamontuje. Ja mogę sobie sam taki przez jakiś autoryzowany sklep kupić, specjalizujący się w wydechach do mojego motocyklu tutaj, do Benka. Wiadomo, oni go tutaj zamontują, albo sam sobie go mogę, ten cały system tutaj włożyć, ale z miejsca tracę całą gwarancję. Gościu mi to od razu powiedział, ja o tym też wspominałem kiedyś w którymś z materiałów. Z miejsca po prostu tracimy gwarancję na motocykl. Nieważne, że jest dopiero funkiel nówka, założyliście sobie pięknie wyglądający, dopasowany, oryginalny wydech do tego motocykla, to się nic nie liczy. Że on jest typowo przypisany, on nie jest produkowany przez Benelli, także żegnajcie. Żegnaj gwarancjo i coś wam się stanie z motocyklem w ciągu pierwszego roku, to już macie lipę. No dobra. Zaraz jeszcze zerknę, czy coś jeszcze nie miałem powiedzieć. Trochę mnie tutaj rozgoryczyło teraz to, co zauważyłem, to, że mam tą osłonkę pękniętą na tej przedniej, kurczę, zębatce, bo i kurde, no jestem pewien, że nie miałem tego pękniętego. I teraz nie wiem, czy to po prostu nie zaliczyło mi pęknięcia u mechanika, czy on mi tego nie spierniczył. Dobra. Tutaj tylko wrzucę sobie w nawigację. Szybciutko CO pilocik. Moja tania konstrukcja na telefon. Ja tu samych tanich konstrukcji używam. Nie wiem, szkoda mi wydać powiedzmy kilkaset złotych na to, żeby ten telefon umieszczać, tylko kupuję takie, jakie są. Ale sprawdzają się, tylko że trzeba się nakręcić, nie? Na przykład przy tej. Bo nie ma tutaj zacisków automatycznych, tylko jest wszystko tak, jak jest. Ale jest tutaj jeden taki fajny patent, właśnie to jest to, że on tutaj ma automatyczne ładowanie na przybliżenie, nie muszę żadnego kabla ładować. Co prawda jeszcze nie korzystałem z tego ładowania tutaj za bardzo, tylko je testowałem. No ponieważ no nie mam potrzeby ładowania tego telefonu, ma bardzo dobrą baterię. No ale w razie gazie. Dobra, zegarek, o zegarku powiedziałem. O wydechu powiedziałem, łańcuchu powiedziałem, kurku paliwowym powiedziałem. Więcej rzeczy póki co naprawdę nie znajduję. Tak więc odpalam maszynkę, jadę do domu, skleję to w miarę
żeby to było sensownie i niezbyt długo. No i zobaczymy. Chyba, że coś po drodze jeszcze mi się przypomni po prostu, co bym chciał zmienić tutaj w bęku. No ale cały czas, kurde, muszę mieć to właśnie na myśli. Bum. Że to jest budżetowy motocykl, chociaż teraz już nie nazwałbym go tak całkowicie budżetowego, bo za prawie 3000 funtów motocykl to już nie jest budżetowy. Dla mnie takie budżetowe to są za dwa koła. A za taki motocykl, za trzy kółka w tej cenie to już, no... Ach, nerwy mam normalnie, bo sprzęty idą w górę, nie? Oglądałem też ostatnio cruisery sobie, 125. Tam trochę na Hondy patrzałem na przykład. Na coś takiego też właśnie większego wymiaru, żeby było. To powiem wam, że no... Ceny są zaporowe, nie? Od 4000, 4500, 5000. Takie ceny, nie? Nie, 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 jeszcze dalej, Adi, jeszcze dalej. Także zaporowo. Kolorowy wyświetlacz też by tu fajnie wyglądał, aczkolwiek mi nie przeszkadza jakoś ten tutaj. No co, świeci na pomarańczowo w ciemności. Także tragedii nie ma. Dobra, żeby nie było, bo nie chcę naprawdę przedłużać, bo zaczynam gadać od rzeczy. Nie lubię tak przeciągać materiału, żeby po prostu bez sensu coś pierniczyć, to... Żegnam się z wami. Mam nadzieję, niebawem do usłyszenia. Teraz coraz fajniejsza się pogoda robi, tak więc jak tylko będzie czas, to oczywiście i na ryby wyskoczę. Chociaż karta mi się skończyła, to będę musiał najpierw kartę kupić, także prędzej chyba jednak na dwóch kołach się zobaczymy, ale nie będę tutaj, kurde, wróżką nie jestem, kuli nie mam, tak więc zobaczymy jak będzie. Nie będę tutaj pierniczył. A tak wam też powiem, że mam taki pomysł już od jakiegoś dłuższego czasu, no ale to też trochę finansowo kosztowny. Tak, żeby zapychać luki u mnie w nagrywaniu filmów, kiedy nie mogę wyjść z domu, kiedy angielska pogoda nie pozwala, czy tam jakieś inne rzeczy, to wrzucę też nową serię, kompletnie inny temat na kanał. Myślę, że w większości z was się powinno też spodobać. Generalnie to powiązane z moim najstarszym hobby, mam największe chyba pojęcie tego wszystkiego, co robię, na temat, który wrzucę. Na razie nie będę go zdradzał. Mam nadzieję, że już niebawem, miesiąc, dwa, coś się ukaże. No i mam nadzieję, że się wam spodoba i że też, no, być może kilka osób przybędzie popatrzeć, bo będzie ciekawie. To było na tyle póki co. Mam nadzieję, że to się wszystko jakoś, kurde, nagrało, bo z tymi kamerami u mnie ostatnio to słabiutko. Wziąłem GoPro ze sobą oczywiście. No i nie wziąłem sobie takiej przyłączki tutaj do tego końcówki, która pozwala mi tego GoPro zamontować. No i lipa, mój błąd. Myślałem, że bezpośrednio włożę, nie da rady. Dobra, nie będę przedłużał. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie. Trzymajmy wszyscy kciuki, żeby ten Putin gnida zdechł gdzieś po drodze, w krzakach najlepiej. Żeby jakiś pies go oszczał normalnie. Zasrany rusek. I byle do przodu, nie? Trzymajcie się. Hejka. Dobra, muszę tutaj wrzucić mały PS. Przypomniałem sobie, słuchajcie, jedną fajną rzecz, którą generalnie budżetową można by tu też wcisnąć. Tutaj gdzieś ten panelik po boku czy coś.
to po prostu zwykłe, słuchajcie, gniazdo USB. Zwykłe gniazdo USB. Bo choć naprawdę można teraz mieć ładowarki i wszystko podpięte pod akumulator, to takie gniazdo USB naprawdę by się fajnie przydało. A to żaden koszt, nie? To parę złotych kosztuje, nie? Parę złotych gniazdo USB. Można sobie to samemu oczywiście zrobić. Kupić na eBayu, samemu przeciągnąć kable, ale jakby to było oryginalnie zrobione. Tak jak na przykład w tych ADV na przykład chyba. Tak ma, te wszystkie tego typu, jak Sinis na przykład, Turein, tak samo chyba ma USB gniazda. To jest taki fajny smaczek, który jednak mimo wszystko dodałby troszeczkę więcej blasku temu motocyklowi, nie? Nie uważacie? Nara!